Kamiński nie stawił się przed komisją śledczą. Wiemy, gdzie jest. Mariusz Kamiński został wezwany na czwartek 18 kwietnia przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Polityka PiS na sali posiedzeń jednak zabrakło. Wiemy, co robił w czasie, kiedy powinien zeznawać w Sejmie. Mariusz Kamiński w czwartek 18 kwietnia miał zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Na sali posiedzeń jednak się nie stawił. Były minister w środę zapowiedział, że nie będzie mógł zjawić się na sali posiedzeń. Ledwie wyszli zza krat, a Kamińskiemu i Wąsikowi znowu może grozić więzienie. Mariusz Kamiński nie stawił się przed komisją śledczą. Wiadomo, co w tym czasie robił. Polityk PiS przekazał, że dokładnie na ten sam dzień i tę samą godzinę, kiedy miałby składać zeznanie przed komisją, został wezwany do prokuratury. Jednocześnie od kilku dni przewodniczący komisji Michał Szczerba informował, że były minister spraw wewnętrznych i administracji unika odebrania wezwania przed komisję, przez co będzie musiała mu je dostarczyć policja. Pan Szczerba zamiast prawidłowo i zgodnie z przepisami informować świadków o posiedzeniu komisji urządza prowokacje i próbuje sterować prokuraturą. Mam bardzo ważne informacje do przekazania opinii publicznej, czekam na prawidłowe wezwanie. Napisał w środę 17 kwietnia Kamiński na portalu X, dawniej Twitter, i dołączył zdjęcie pisma, które wysłał do przewodniczącego komisji. Niniejszym informuję, że nie mogę wziąć udziału w ten dzień w posiedzeniu komisji, z uwagi na uprzednio doręczone mi wezwanie do prokuratury okręgowej w Warszawie na ten sam dzień i na tę samą godzinę, napisał Kamiński w piśmie. Jednocześnie poprosił o zmianę terminu przesłuchania przed komisją. Wąsik wspomina pobyt w areszcie. Mówi o robakach i cieknącej toalecie. To są działania bezprawne. Kamiński, jak powiedział, tak zrobił. W czwartkowy poranek zamiast do Sejmu na przesłuchanie wyruszył do jednej z warszawskich kancelarii prawnych, a następnie do siedziby prokuratury. Pauza. Zostałem wezwany w celu ogłoszenia mi zarzutów z uwagi na głosowanie, w którym brałem udział w Sejmie. Traktuję to jako represję polityczną. To są działania bezprawne, powiedział mediom przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Głosowanie w Sejmie, przy niezakończonej procedurze wygaszania mandatu, bo od decyzji marszałka Hołowni, zgodnie z prawem i kodeksem wyborczym, przysługiwało mi odwołanie do Sądu Najwyższego, więc te głosowania, za które mam być ukarany, były moim obowiązkiem, dodał.